Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Moi drodzy, kochani, widzowie Jan Krzysztof Duda gra partię z Lewonem Aronianem, to znaczy Janek gra Czarnymi. Partia online, 15 minut plus 10 sekund na zawodnika Rewelacja partyjka No naprawdę, przejdzie chyba do historii um, Cóż mogę tu więcej powiedzieć? Jest to partia z turnieju, Grand Chess Tour z finałowego turnieju Miazga Tyle powiem, totalna miazga. Przejdźmy do rzeczy, wytłumaczę o co tutaj w tej partii chodziło. Uwaga. Aronian rozpoczął ruchem E4, Janek odpowiedział E6. Czyli szykuje nam się obrona francuska. Ja za bardzo tego debiutu nie lubię, ale na wyższym poziomie może, może to działać. No Janek zresztą wiele rzeczy potrafi grać w partii online. Przede wszystkim na pewno Janek tutaj się przygotowuje głównie do turnieju pretendentów. Nie sądzę, że będzie w pretendentach grał obronę francuską. Jeżeli ktoś zapamięta to, co teraz mówię, to jest szansa, że tak będzie i sprawdzimy właśnie w turnieju, właśnie jak mu będzie szło. Nie sądzę, że obronę francuską będzie grał w turnieju pretendentów, ale dobra, to już jest inny temat. No i D5 oczywiście. Szereg możliwości tutaj mają białe. Yy, można przepchać pionka, można zagrać skoczek na C3, skoczek D2, yy, bicie. No oczywiście jest to możliwe, jak ktoś chce zremisować. Na wyższym poziomie to praktycznie jest remis, ale bicie we francuskiej yy, białymi na D5, no to jest w zasadzie bez sensu. No. Białe oddają po prostu yy, szansę Nadzwycięstwo, no, symetryczna pozycja wiąże się raczej z remisem. Tutaj białe zagrały skoczkiem na C3. No i koniec B4. Czysta teoria. Wiążemy skoczka i próbujemy wyjaśnić sprawę z pionkiem E4. Tutaj białe grają E5 i tradycyjnie w obronie francuskiej trzeba atakować centrum, no więc ruch C5. Atakujemy to centrum. Jest tu jednak taka odpowiedź A3. W jednej z, z moich analiz analizowałem właśnie ten wariant i teraz tutaj Janek wybił na C3, oczywiście to jest jak najbardziej prawidłowy ruch teoretyczny, ale zwróćmy uwagę co by mogło nastąpić po goniec A4, tutaj bardziej dla białych jest fajna opcja, otóż może ktoś wie, jeśli ktoś chce pomyśleć proszę zatrzymać materiał, ale... Białe mogłyby zagrać na przykład ruch B4. Bardzo ciekawy ruch. Po biciu na B4, co się bardzo narzuca, bo chcemy zdobyć pionka, jest świetne zagranie skoczkiem na B5, i tu się okazuje, że ten skoczek ma świetny wjazd na D6. Po biciu na A6 z szachem, okazuje się, że pięknym ruchem jest ruch C3. I jak bronić się od tego zagrania na D6? No, przede wszystkim goniec C7 kiedyś się grało, ale po takim ruchu, tu jest totalny rozjazd. Tutaj białe są. Królem życia, moi drodzy. E, tutaj e, te figury grają świetnie. Tu silniki też podpowiadają, że można wtrącić jeszcze lepsze zagranie. Hetman G4. Ja się zgadzam. Teoria tak poszła do przodu, i te ruchy są tak wychuchane przez silniki. Ale myślę, że bicie na A3 jest po prostu takie zdrowe i dobre. No tak, oczywiście, nie było, ale to tak przy okazji. Tutaj goniec zbił na C3, pionek wybił na C3 i skoczek E7. Jest to bardzo podobna partia do partii Michaju Tal, Michał Botwinik w meczu o Mistrzostwo Świata, która też jest przeanalizowana tutaj u mnie na kanale i spróbuję podlinkować. Tutaj Hetman zagrał na G4, tak też się działo właśnie w tej partii Tala z Botwinikiem. O co chodzi? Hetman skakuje tutaj na skrzydło królewskie i stara się atakować pionka na G7, co jest normalnym ruchem we Francuzie. I co gra Janek? Czy robimy tutaj roszadę? Roszada jest możliwa. Lecz hetman C7 jest chyba częstym, częstszym gościem. Widzimy, że czarne oddały pionka. Na co białe? Oczywiście przystają. Bierzemy pionka z atakiem na wieżę. No i jak ktoś jest niedoświadczony i wie tylko, że są takie ruchy, no to się powiedzmy podpala i bierze te pionki. Nic bardziej mylnego. To jest wszystko teoria. Wierzcie mi, powierza G8 i biciu pionka na H7 to jest cały czas teoria. Dwa pionki stracone przez czarne dały możliwość aktywnej gry wieży i skoczkowi na f5 w przyszłości. Ale jest też kontra w centrum. Janek wybił na d4 i grozi hetman na c3. Trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Wiadomo, że nie można zbić na d4, no bo jest hetman c3 z atakiem na króla i na wieżę. Białe by w ten sposób, czarne by w ten sposób bardzo szybko wygrały. Jednak jest skoczek e2. Michał Tal prawdopodobnie w tej partii z Botwinikiem, jak dobrze pamiętam, zagrał królem na d1 i to też jest arcyciekawy ruch, tak naprawdę. Warto się przyjrzeć głębi temu posunięciu, ale to odsyłam do partii Tala. Ja podlinkuję tę partię, bo naprawdę była fantastyczna. Tutaj Skoczek zagrał na e2 jednak, no i teraz. Tak naprawdę, bić na C3 można. Oczywiście, jest to na pewno ok, posunięcie, ale wyprowadzenie figury z tempem i z atakiem na kolejnego pionka, tutaj przytrzymanie pionka D4 jest zdecydowanie lepsze. Czy można zbić pionkę na D4? To byłby gruby błąd ze strony białych. Dlaczego? Szukajcie odpowiedzi, można zatrzymać materiał. Otóż, skoczek D4 proste zagranie. Odbijamy pionka. I jeżeli skoczek wybiera na D4, to jest hetman C3, jest pozamiatany. Szach, zbijamy wieżę. Straty materialne, tyle w temacie W tej partii oczywiście poszło inaczej Poskoczek na C6, białe zagrały F4 To jest typowy ruch we Francuzie I Janek tutaj postanowił wybić na C3 Hetman wraca do łask i wr wrócił na D3 z obroną i tak naprawdę powiem szczerze, ta pozycja y, z praktycznego punktu widzenia i w zasadzie jakby grały tu osoby początkujące no, lub nie mistrzowie troszeczkę słabsi, może poniżej mistrza Fide, ciężko określić. W każdym razie y, myślę, że białe tu byłyby bardzo zadowolone. Plan jest prosty. Idziemy pionkiem H4, H5, H6, H7 i tak dalej. To nie jest oczywiście takie łatwe, żeby tutaj y, tym pionkiem dojść. Wiadomo, lecz z praktycznego też punktu widzenia arcymistrzowskiego ruch D4 i myślę, że czarne są bardzo zadowolone. Tak też poszło. Dlaczego? Skoczek ma szansę się rozgrywać, no ale głównie skoczek na F5 chce zagrać. Tu chodzi o to, żeby otworzyć linię D i tutaj Janek specjalnie tego pionka oddaje, a Ronian tego pionka... Chwyta. Ja bym bardzo się bał tego pionka wziąć, powiem szczerze. Są te piony trochę krępujące, ale nie ma jak się dobrać do Hetmana. Wygląda to dobrze. Można by było jednak startować tym pionem dalej. No cóż, ale zbicie zostało tutaj zrobione przez Aroniana. Skoczek wybił, to są wszystko dobre ruchy ze strony Janka i koniec D7 wyprowadzamy tego paskudnego gońca z obrony francuskiej, to jest ważne posunięcie w tym momencie tutaj można by było próbować grać wieża g1, w zasadzie ta pozycja dla białych już mi się przestaje podobać, z tego względu, że lekkie figury zaczynają łapać fajne pola za chwilę, wieża na d8, król może zostać w centrum i tyle piękna pozycja no ale hetman d6, wydawałoby się że wymiana hetmanów jest dobra dla białych i jest dobra dla białych ale Janek tego nie robi. Gra Hetman A5. Czujnie, czujnie moi drodzy. Uparcie Aronian goni tego Hetmana. No i Hetman D5. Uj, hetman w centrum. Nacisk na G2. Po linii D możemy nieźle poszaleć. Robi się gorąco. Białe mają tutaj według mnie spore problemy. W partii zostało zagrane A4. Jed lecz e, sprawdźmy, czy można wziąć pionka na C3. No powiem tak. Można, ale czarne mają tutaj bardzo proste ruchy. Otóż. Hetman e4 z szachem, atakujemy króla, no jeżeli goniec się zasłania, to tam bierzemy kolejne pialki i tak dalej. No więc hetman prawdopodobnie by się zasłonił, jeżeli hetman się nie zasłoni, a zasłoni się na przykład goniec, jest wieża c8 i tak dalej, atakujemy na c2 i tak dalej. To są proste, proste szachy już teraz dla czarnych, naprawdę bardzo łatwe. No ale jakby hetman się zasłonił, to takie jest bardzo, powiedzmy, absorbujące, no bo chodzi o to, że jak wymienimy hetmany białymi, to białe są spoko. Hetman wybija na c2 i na przykład hetman d3, znowu by próbował tutaj Aronian prawdopodobnie te hetmany wymienić. To hetmanem można wrócić na c7 i to takie arcymistrzowskie zagranie z tego względu, że chce się atakować, ale odejście hetmanem na, na y, ostatnią, znaczy na tą pozycję początkową powiedzmy, no w tym momencie na c7, daje możliwość rozwoju kolejnym figurom. Pion, pionki zniknęły, otworzyła się kolejna linia, gdzie można atakować. Na przykład pogoniec d2, co się wydaje naturalne, wyprowadzamy skoczka. Wieża C1 z atakiem na Hetmana, no to goniec na C6. I tyle w temacie, moi drodzy. Tutaj bardzo łatwo zagrać wieżą na D8. Król w centrum jest bardziej narażony na atak. Przy tych figurach, które yy, no, patrzą tutaj na króla, i robi się naprawdę niebezpiecznie. Mimo pary gońców białych, czarne według mnie mają lepszą pozycję. Silnik się z tym zdecydowanie zgadza. Ale w partii Aronian zagrał A4, moi drodzy. Skoczek na F5. No trzeba tak grać. No i teraz moi drodzy, Aronian zagrywa nieprawdopodobne posunięcie. Goniec A3. Uhuhu. Co tu się dzieje? Janek dał mata na D2. Dziękuję dobranoc. Partia wygrana w 18 ruchach. Tak jak mówiłem, totalna miazga. Po trochę złych ruchach białych czarne dostawały lepszą pozycję, a ta podstawka jakże miła dla oka i Fajnie, że Polak wygrał te partie tak szybko, tak gładko. Aczkolwiek Lewona Aroniana y, bardzo lubię i bardzo też mu kibicuję. Cóż, no, takie partie się zdarzają. Dzięki, serdeczne za oglądanie. Pozdrawiam, cześć.